Największym problemem idei przemysłu 4.0 jest brak spójnej definicji. W internecie znajdziemy ich tyle, ile jest firm konsultingowych i doradczych. To definicyjne zamieszanie skutecznie utrudnia zrozumienie tematu, który zasadniczo jest całkiem prosty. Efekt uboczny: firmy, zwłaszcza produkcyjne, mają duży problem z podjęciem decyzji o rozpoczęciu transformacji cyfrowej, bo to właśnie transformacja cyfrowa jest głównym elementem napędowym idei przemysłu 4.0. Specjalnie dla Was przeczytaliśmy wszystkie definicje i zapoznaliśmy się z wszystkimi raportami, aby przygotować to podsumowanie. Przemysł 4.0 to idea, która ma na celu stworzenie inteligentnej fabryki, czyli takiej, gdzie systemy automatyki przemysłowej są połączone z zaawansowanymi technologiami IT oraz nowymi metodami pracy. Obszar pierwszy – inteligentna fabryka, czyli miejsce, które pozwala ludziom na maksymalnie efektywne wykorzystanie potencjału maszyn, danych oraz zasobów, aby poprawić bezpieczeństwo ludzi i systemów, zwiększyć efektywność biznesu jako całości, zmniejszyć przestoje, ograniczyć koszty i poprawić wykorzystanie zasobów, a w efekcie, element, który jest bardzo rzadko poruszany, zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko. Drugi element to nowe technologie, czyli innowacyjne rozwiązania pochodzące z coraz bardziej przenikających się obszarów IT oraz automatyki przemysłowej. Przyjrzyjmy się teraz 10 technologiom, które mają największy wpływ na kształtowanie idei przemysłu 4.0. Internet rzeczy to czujniki, elementy sterujące oraz inteligentne urządzenia komercyjne lub przemysłowe transmitujące dane przez internet. Niektóre z nich mogą przyjmować polecenia i wykonywać funkcje wywoływane zdalnie. Komunikacja między maszynami to dosłownie bezpośrednia wymiana danych pomiędzy maszynami lub między maszyną a systemem z pominięciem człowieka. Robotyzacja i automatyzacja polega na stopniowym wdrażaniu maszyn do wykonywania żmudnych i powtarzalnych czynności, zarówno w procesach biurowych, jak i produkcyjnych. Główne cele automatyzacji to poprawa jakości oraz optymalizacja kosztów. Druk 3D, czyli wytwarzanie addytywne, obejmuje drukowanie części zamiennych w miejscu ich użytkowania, czyli bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym. Rozpoznawanie obrazu. Algorytmy analizy obrazów dzięki takim technikom jak uczenie maszynowe są w stanie zidentyfikować i odpowiednio zareagować na np. nieprawidłowości w strukturze produktu. Autonomiczne pojazdy to na przykład roboty przemysłowe, które służą do transportu produktów w fabryce i poruszają się bez asysty człowieka. Urządzenia mobilne. Powszechna dostępność urządzeń mobilnych pozwala na szersze zastosowanie ich w procesach produkcyjnych, głównie do poprawy wydajności, komfortu czy bezpieczeństwa pracy. Inteligentne czujniki to urządzenia, które dzięki wbudowanej logice są w stanie przetworzyć dane i wykonać odpowiednie akcje. Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona pozwala na wykorzystanie cyfrowych wersji obiektów fizycznych. Rozwiązania chmurowe pozwalają na szybki i elastyczny dostęp do zasobów obliczeniowych poprzez internet, bez konieczności budowy własnej infrastruktury. Trzeci element to innowacyjne metody pracy. Pozwalają one na przeprowadzenie procesu transformacji cyfrowej w obszarze organizacji oraz kultury pracy. Trzy główne elementy to cyfryzacja procedur manualnych i odejście od form papierowych, teleobecność pozwalająca na zapewnienie wsparcia zdalnego z dowolnego miejsca oraz rzeczywistość wirtualna lub rozszerzona, która pozwala na nowe podejście do szkoleń i doskonalenia pracowników.